Witamy Państwa bardzo serdecznie w czwartkowe popołudnie. Dziś moim gościem jest burmistrz miasta Przasnysz, pan Waldemar Trochimiuk. Witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Po raz trzeci w naszej telewizji, ale dzisiaj pytań co nie miara, dużo zagadnień, o których będziemy rozmawiać. Też zachęcamy państwa, żeby włączyć się do naszej rozmowy. Wykorzystajmy to, że burmistrz miasta Przasnysz jest naszym gościem i zadawajmy jak najwięcej pytań. Chciałbym zacząć jednak od Dni Przasnysza, bo to informacja sprzed tygodnia, dwóch tygodni. Dowiedzieliśmy się, jakie gwiazdy wystąpią na Dniach Przasnysza. No też trzeba powiedzieć, że to będzie duża impreza, bo patrzymy na zespoły Łobuzy, Jorgus, Mik, Powerplay, Calvi Remi, Cleo, Enej. No światowa czołówka, no, światowa może jeszcze nie, ale polska czołówka zdecydowanie tych najważniejszych zespołów zagości w Przasnyszu, a nasi mieszkańcy będą mogli znowu pobawić się na Stadionie Miejskim. No i to mnie cieszy, panie Łukaszu, że pan mówi znowu pobawić się, najwyższa półka zespołów. Tak robimy od kilku lat. Od kilku lat organizujemy Dni Przasnysza, uważam, na bardzo wysokim poziomie. I w tym roku będzie podobnie. Ani lepiej, ani gorzej jak rok czy dwa lata temu. Myślę, że poziom będzie zachowany, aczkolwiek no, mam nadzieję, że tak jak w poprzednich latach zdecydowana większość mieszkańców będzie bardzo zadowolona. A jest jakiś zespół, na którego występ czeka pan najbardziej? Ja to tak jak mówi pan sekretarz, najlepiej to lubię Disco Polo, no bo to wiadomo. I w sobotę zapraszam państwa, będzie cały wieczór disco polowy. Będzie zakończenie również dyskoteką disco polową. Nie wiem, czy zostanę na tą dyskotekę, myślę, że nie, ale ale będzie fajnie. Zespoły też dobrane, też fajne. W tamtym roku rozpoczęliście taką akcję, że te atrakcje dla maluchów będą bezpłatne. W tym roku też możemy się tego spodziewać? Tak, powtarzamy oczywiście. Jest to myślę, że fajna rzecz dla najmłodszych naszych mieszkańców. Państwo muszą zrozumieć, że nie da się wszystkiego dać wszystkim za darmo. No ale zaczynamy od maluszków i maluszki będą na pewno zadowolone. Podobnie jak w ubiegłym roku, ten sam zestaw urządzeń. Podobny, może nie wiem, czy zestaw ten sam, ale na pewno bezpłatnie do wykorzystania dla dzieci do lat 12 planujemy, ale myślę, że tak jak w ubiegłym roku, tak i w tym roku mówię, 13-latek pewno wejdzie. Czekamy w takim razie na te Dni Przasnysza z utęsknieniem. Serdecznie zapraszam państwa. Zapraszamy. Panie burmistrzu, przechodzimy do spraw bieżących. W sobotę po raz ósmy, bo rozmawiałem ze Strażą Pożarną, interweniowali w domu na ulicy Świerczowo. No, mieszkańcy podnoszą alarm. Paweł Łada też pisał o tym, że no, coś z tym trzeba zrobić. Zadzwoniłem też do nadzoru budowlanego w starostwie. Wiem, że od grudnia bądź listopada rozpoczęła się tak jakby procedura cała ustalenia, kto jest spadkobiercą, kto jest właścicielem. Zresztą ci właściciele sami się odzywają, gdzieś tam na Facebooku widać. Natomiast no, nie ukrywa to wątpliwości, że ten budynek już w chwili obecnej zagraża bezpieczeństwu naszym mieszkańcom. Panie Łukaszu, szanowni państwo, ponieważ docierały do mnie informacje, że to burmistrz wszystkiemu jest winien, w związku z powyższym rozumiem, że internauci, którzy dzisiaj mnie odbierają, również czytają mojego Facebooka i tam wczoraj opisałem całą sytuację, co zrobił burmistrz, żeby ruszyła się sprawa tego budynku. Szanowni państwo, zgodnie z obowiązującą burmistrza miasta ustawą samorządową, burmistrz nie ma prawa, podkreślam, nie ma prawa ingerować w nieruchomości prywatne. Burmistrz odpowiada tylko i wyłącznie za mienie komunalne będące w posiadaniu gminy, czy w naszym przypadku miasta, tak? I mnie nie wolno ingerować, nie wolno wchodzić, nie wolno tego budynku dotknąć tak naprawdę, mówiąc normalnym językiem. I taka jest prawda, także nie burmistrz. Szanowni państwo, w październiku ubiegłego roku ja złożyłem pismo do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w sprawie, znając stan techniczny tego budynku, wiedząc, że nie jest to regulowana sprawa spadkowa, aczkolwiek nomen omen, my mamy panią, która płaci podatki. W związku z powyższym, bo takie jest prawo podatkowe, no ale nie będę tego rozwijał, płaci podatki. Natomiast nie jest ona jedynym właścicielem tej nieruchomości, a wręcz nawet nie jest ustanowiona
spadkobiercą. Mhm. W związku z powyższym powiatowy inspektor nadzoru budowlanego otrzymał ode mnie informację. W związku z tym, że no nie mogę powiedzieć inaczej, niewiele się działo, poinformowałem również prokuraturę wojskową o i na Facebooku państwo czytali, tam jedna pani powiedziała tak, że składam zawiadomienie na osobę nieżyjącą. Oczywiście jest to jedyna możliwość, żeby doprowadzić do sytuacji, że zacznie się coś dziać. Ponieważ samoistny posiadacz, mieszkaniec Przasnysza zmarł, nie ma spadkobierców, nie przeprowadzona jest proces spadkowy, w związku z powyższym nie ma na kogo wystawić tak jest, działanie. A budynek stoi, każdy widzi, w jakim on jest stanie. To tyle przepisy, panie burmistrzu. Ja rozumiem, że tutaj no, sprawa jest trudna i ona pewnie proceduralnie jeszcze chwilę potrwa, ale być może można zabezpieczyć jakoś ten chodnik, który jest bezpośrednio przyległy do tego zaraz budynku. Powiem o chodniku, panie Łukaszu, ale jeszcze króciutko skończę. I w chwili obecnej wiem, bo z dokumentacji, którą otrzymałem w ostatnim okresie, pan inspektor nadzoru budowlanego powiatowy złożył wniosek do sądu o ustanowienie kuratora. Kuratora, który stanie się w związku z brakiem spadkobierców fizycznym użytkownikiem tej nieruchomości. Rozwiąże to wiele problemów, bo będzie do kogo mógł kierować pisma. Burmistrz i powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Chodnik. Drodzy mieszkańcy, ten chodnik, owszem, on wydaje się, że jest zagrożony, ale ta ściana, która jest bezpośrednio przylegająca do chodnika, no nie stanowi na dzień dzisiejszy dużego zagrożenia. Natomiast ja już kilka dni temu nakazałem naczelnikowi Wydziału Inwestycji w mieście rozpatrzenie możliwości zamknięcia tego odcinka chodnika. Możliwości, bo nie podjąłem jeszcze decyzji o zamknięciu, bo to nie jest to ulica miejska, w związku z powyższym burmistrz jako zarządca może taką ten. Wiąże się to z, no znowu z utrudnieniami dla mieszkańców. Ja wiem, bezpieczeństwo ważne, tak? Bardzo ważne, ale przejście dla pieszych trzeba zamknąć, znaki ustawić i rozpoczynając taką działalność, no trzeba być przekonanym o tym, że ten budynek naprawdę fizycznie, bo on wygląda strasznie. Większy podmuch wiatru i wydaje nam się, że on się rozwali. Także jeżeli będę pewien, że ten budynek autentycznie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców przechodzących przez ten chodnik, to podejmę decyzję o zamknięciu tego odcinka. To jeszcze jedno pytanie, panie burmistrzu, bo no, wszyscy obywatele są za tym, że coś z tym trzeba zrobić jak najszybciej. Powiatowy inspektorat budowlany także, burmistrz miasta także. No ta procedura trwa. No wiadomo, są mrozy teraz bardzo duże. Ja też rozmawiałem ze strażą pożarną, z komendantem straży. On powiedział, no tam prędzej czy później się wydarzy tragedia. Czy w tym momencie, na chwilę obecną, nie możemy już robić po prostu nic, żeby ten budynek po prostu jakkolwiek wyłączyć, ogrodzić, to co pan powiedział. Nie. Nic nie możemy zrobić. No nie możemy. A ile w takim razie, tak według pana ustaleń, może potrwać ten proces sądowy, żeby ustalić spadkobierców? Nie mam bladego pojęcia. Sąd jeszcze nie podjął żadnej decyzji o ustanowieniu kuratora. Z tego co wiem, to pan inspektor nadzoru budowlanego dwa pisma wysłał, jedno o wnioskowanie, drugie o przypomnienie. To jest działalność jaka jest, nie będę komentował, bo po co. Natomiast ja myślę, że w przyszłym tygodniu albo może nawet jutro podejmę decyzję o zamknięciu tego chodnika. I to się stanie w miarę szybko, dzień, dwa. No to ważne. A resztę, no ważna szanowni państwo, z pana strony. Miesiące, rozumiem. Pół roku. Spadkobierców to się ustala rok, dwa. W każdym razie ważna deklaracja z pana strony. No z tym, że to nie jest decyzja, panie Łukaszu. Ja muszę jeszcze dokładnie wiedzieć, co się dzieje tam z tą ścianą, przede wszystkim od strony chodnika. Ale idzie to zmierza w kierunku, że ten chodnik zostanie wyłączony z użytkowania. Kolejnym tematem, o którym rozmawiają Przasnyszanie, i to myślę, że bardzo szeroko, są żłobki, które wracają po wielu, wielu latach do Przasnysza. I to dwa żłobki. Jeden będzie żłobkiem miejskim, o którym pan już wspominał jakiś czas temu, nawet chyba w naszej telewizji. Powstanie też niepubliczny żłobek na ulicy Królewieckiej. Czy już dziś wiemy, ile jest zgłoszeń czy deklaracji chęci przystąpienia do tego żłobka? Dysponuje pan takimi danymi? Mówię oczywiście o publicznym żłobku. Tak, no ale tu może niespodzianka mała. A co byśmy powiedzieli, jakby powstały dwa żłobki miejskie?
Zobaczymy. Jeśli będzie takie natomiast zapotrzebowanie, po kolei, to oczywiście. Po kolei, zapotrzebowanie. Proszę, proszę Państwa, w ostatnich tygodniach, jak ogłosiliśmy, że otrzymaliśmy dofinansowanie do uruchomienia żłobka, są telefony, ludzie się pytają. Kilkoro chciało już zapisywać dzieci do przedszkola, do żłobka, przepraszam. Ja myślę, że w momencie, kiedy rozpoczniemy procedury uruchamiania żłobka z dofinansowaniem Maluch Plus, no to rozpoczniemy również nabory. W urzędzie leżą dzisiaj leży 12 podań o przyjęcie, mówię wszystkie. A wtedy co pierwszy raz na Facebooku poprosiłem, żeby składać do tego roku 12 wniosków. Ja naprawdę nie wiem, ile będzie, ale mówię o tej niespodzianka. Otóż ja wiem, kłaniam się, bo wszystkie petycje są ważne. Wiem, że i Sojusz Lewicy Demokratycznej ma do mnie pretensje, że ja mówię, a to matka sukcesu, a to ojciec sukcesu. Oczywiście, petycja inspiruje, natomiast petycja nie rozwiązuje problemów. Problem trzeba znać szczegółowo. I ja tu, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, dobrze, że ta petycja wpłynęła odnośnie żłobka, bo być może, że troszeczkę pomogła, ale ja z radnymi o żłobku rozmawiamy ze 2 lata. Nie było okoliczności sprzyjających. Ja na sesji powiedziałem i tutaj też mi to zarzucono, że o co, znowu żłobek czy nie tego. To nie o to chodziło. Szanowni Państwo, my na oświatę wydajemy ponad 22 miliony złotych z budżetu miasta. To jest ponad 35% budżetu. I moje jeszcze żłobek, to wynikało właśnie z tego, że dużo środków finansowych idzie na. Nie było możliwości wielkich dofinansowania utworzenia tego żłobka. Jak powstały, to ruszyliśmy. Petycja pomogła. Tak, trzeba powiedzieć. Ale fizycznie muszą to zrobić pracownicy urzędu. Radni mówią, powtarzam, od 2 lat o tym. Tak? I co się stało? No, pojawiła się możliwość, napisaliśmy 2 wnioski o dofinansowanie. Jeden do Ministerstwa Pracy, Polityki, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a drugi z programu regionalnego, programu operacyjnego województwa mazowieckiego. I od pani minister odebraliśmy, otrzymałem już promesę, a to teraz zapomniałem, nawet na Facebooku tego nie założyłem. Dzisiaj wieczorem. Ale to nie najważniejsze jest, żeby pokazywać zdjęcia. Najważniejsze, żeby się coś działo. I tu już pieniądze mamy. 170 ponad jeden tysięcy złotych. Jeden żłobek jest pewny. Pewne. I teraz otrzymaliśmy również z Regionalnego Programu Operacyjnego. Nasz wniosek został oceniony na 98 punktów. 90%, że dostaniemy drugie dofinansowanie. A to będzie inna lokalizacja, czy to jest ta sama lokalizacja? I teraz właśnie. I teraz chodzę, patrzę, szukam i nie wiadomo jeszcze, bo być może, że pani minister mi się zgodzi na zmianę lokalizacji, jeżeli potwierdzona będzie lista z RPO. I być może zrobimy 2 żłobki. Jeden na 20 miejsc z Malucha Plus, a z RPO złożyliśmy tylko na 15 miejsc, bo tam jest jedno obostrzenie, że do żłobka dzieci mogą oddać mamy, które wrócą do pracy lub rozpoczną pracę. I tutaj nie wiem, czy my te 15 mam takich znajdziemy, ale spróbujemy, bo zawsze możemy zrezygnować z tych pieniędzy, ale skoro one przyjdą, myślę, że przyjdą, bo 98 na 100 punktów jest to dobra punktacja i myślę, że będziemy mieli problem. Zrobimy 2 żłobki, jak będzie zapotrzebowanie. Bo zawsze zapotrzebowanie jest najważniejsze. Natomiast co do lokalizacji, na pewno jedna lokalizacja w Małej Jedynce. To o tym już wiemy. A drugą, no nie wiem, jeszcze dlatego, że uruchomienie tego żłobka i dofinansowanie, które otrzymaliśmy, wiąże się również z budową chociażby placu zabaw dla tych maluszków. I mam jedną fajną lokalizację, ale nie ma możliwości pobudowania... Panie burmistrzu, myślę, że lokalizacja to jest mało ważna. Lokalizacja to jest wspólna rzecz, ma pan rację, panie Łukaszu. Jeżeli będą środki, to zrobimy te żłobki. No Bożeż kochany, przecież to naprawdę, jak ile ktoś mówi, że burmistrz jest przeciwko... Ile to już lat trzeba było czekać, panie burmistrzu? Ale nie było okoliczności sprzyjających. Panie Łukaszu, naprawdę, takie rozeznania, które myśmy robili 2 lata temu, 3 lata temu, to były pojedyncze głosy rodziców, którzy chcieliby żłobek, nie?
No teraz może będzie tego więcej. Aczkolwiek najważniejsze, że się udało tak jest. I przy tym zostańmy. Może nie szukajmy teraz, bo to ten okres jest ciężki taki, pewno jeszcze porozmawiamy o tym okresie. Nie szukajmy, kto jest temu winien, że nie było, kto jest winien temu, żeby było, tylko najważniejsze, żeby to powstało. Oczywiście, jestem tutaj tego samego zdania co pan. Natomiast no, słowo klucz w tamtym roku i myślę, że początek tego roku to basen. Basen, o którym trochę słuch zaginął. Ja pamiętam nasze ostatnie spotkanie, jak się spotkaliśmy, pan mówił, że w listopadzie, w grudniu będą plany, będzie kosztorys, będzie wycena tego projektu. No jest luty. Czy już coś wiemy na temat tego, ile taki basen w Przasnuszu ewentualnie mógłby kosztować? No i co z tym basenem dalej, drogi panie burmistrzu? Panie Łukaszu, szanowni państwo, przyznam, że ja też dałem ponieść się emocjom. Ale nie dlatego, że chcę powiedzieć za chwilę, że basen nie powstanie. Nie. Emocją wielkiej dyskusji. Powstał olbrzymi problem, tak? Tu lodowisko, tam basen, tu kompleks sportowy, tu jeszcze coś. Dużo głosów, tarcia jakieś ten. Niepotrzebne emocje. Ja jak sobie to wszystko przemyślałem i stąd hamulec. Powolutku, spokojnie. Jak rozpoczniemy budowę, to mieszkańcy zobaczą, że się stało to, co ja zapowiadałem. Ale ten kosztorys mamy. Powiem tylko tyle. W przyszłym tygodniu składamy do starostwa dokumenty o pozwolenie na budowę. Czyli kosztorys musi być. Czyli mamy wszystkie dokumenty praktycznie, które pozwalają nam złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. 63 dni, tyle ma starosta. Mamy zbudowaną już inżynierię finansową. Przyznam szczerze, że nie na pełną kwotę, bo no trochę się tam pozmieniało, między innymi i w Ministerstwie Finansów, ale mamy tyle pieniążków, żeby zaplanowanych do pozyskania. Uprzedzam, żeby nie było żadnych niedomówień, nie mamy jeszcze żadnych umów podpisanych. Nie, oczywiście. Ale myślę, że basen ma się dobrze. I to ma być ten basen, o które pozwolenie na budowę będziecie występować razem z tym lodowiskiem, czy zmieniła się koncepcja? Nie zmieniła się. Czyli to samo. Basen z podnoszonym dnem, 8 torów, 4 podnoszone do poziomu 0, z poziomu 2 metry, małe lodowisko, plus około 70 metrów. A zdradzi pan w kosztorysie, ile to ma 25 kosztować? Milionów brutto. Brutto. Tak. No przetarg rozstrzygnie ile, tak? Ale to jest gdzieś tak koło wakacji będzie rozstrzygnięty przetarg. A inżynieria finansowa na ile jest już przygotowana? To może nie idealnie, panie ale Łukaszu, połowa, więcej, mniej. Ja panu coś powiem. Tak jak nie dam się ponieść już emocjom. Wiadomą sprawą jest, jak powiem, że dzisiaj mamy przygotowane już 16 milionów, no to się jutro coś odezwie. No, czy ktoś może. Basen ma się dobrze i mieszkańcy ocenią burmistrza Waldemara Trochimiuka po tym, czy ten basen będzie miał realne szanse powstać, powstanie, czy też niestety spojrzę w oczy, przyjdę tu do kamer, powiem, drodzy mieszkańcy. Czy to, że basen jest w Przasnyszu potrzebny, to my doskonale o tym wiemy, bo w zasadzie wystarczy popatrzeć na Chorzele, na Mławę, na Ostrołękę, ile osób jeździ na ten basen i każdy zgodnie mówi, że jeśli basen byłby w Przasnyszu, to by korzystał z basenu w Przasnyszu. No, kwestia tego, żeby to dobrze zaprojektować finansowo, tak jak pan powiedział. Myślę, że trzymamy kciuki jako mieszkańcy za to, żeby się to powiodło jak najszybciej, no i żeby to było zrobione dobrze. Panie Łukaszu, powiem jeszcze tylko jedną rzecz, tak, że mówię, żeby nie podgrzewać atmosfery, bo nie dam się ponieść emocjom i o basenie dzisiaj będę mówił bardzo spokojnie, robił będę wszystko bardzo spokojnie. Powiem tylko, że mamy dużo partnerów do budowy tego basenu. Partnerzy. Niekoniecznie z powiatu przasnyskiego. O tak. Partnerzy to podstawa, czekamy w takim razie partnerzy na... Partnerzy to bardzo duża podstawa i wsparcie przede wszystkim. Zgadza się, na dalsze informacje. Pierwsze pytania pojawiają się od naszych telewidzów, ale do nich przejdziemy za chwilę, bo mam jeszcze kilka swoich. Dzisiaj rano o 8:30 jeździłem samochodem po Przasnyszu. Jest problem, panie burmistrzu. Zwłaszcza jest problem tutaj wyjechać z ulicy Orlika na ulicę Słowackiego. Te dwa ronda, o których już jakiś czas temu mówiliśmy. Czy coś więcej wiadomo już w sprawie budowy tych rond, bo one są niezwykle potrzebne. Tak, drodzy państwo, każda inwestycja, która ma się zrealizować, musi być rozstrzygnięta przetargiem. Musi być wyłoniony wykonawca.
W ubiegłym roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła 3 razy przetarg na wykonanie dokumentacji i budowę tych 2 rond w Przasnyszu. Ja nie oszukowałem Państwa, mówiąc o tym, że pieniądze są. Pan minister infrastruktury przeznaczył na budowę tych rond kwotę 7 milionów złotych, bo tyle liczyliśmy, że te ronda będą kosztowały. Okazuje się, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych nie mogła rozstrzygnąć tych przetargów, ponieważ kwoty proponowane przez firmy składające oferty były znacznie wyższe. Teraz na przełomie lutego i marca, może wczoraj nawet, Generalna Dyrekcja, ja nie sprawdzałem, stąd mówię może, ogłosi przetarg kolejny, ponieważ pan minister dołożył kilka milionów złotych do tych rond i ja jestem przekonany, że w tym kwartale zostanie wybrany wykonawca tych rond. One już nie zostaną zrobione w tym roku. Bez wątpienia nie ma na to możliwości, ponieważ wiem, że w przetargu Generalna Dyrekcja założy roczny okres robienia dokumentacji i wykonania rond, ale naprawdę wszystko idzie w dobrym kierunku. To inaczej zapytam, to kiedy w takim razie nasi mieszkańcy, no, przypuszczalny jakiś termin, mogą się spodziewać, że te 2 ronda rzeczywiście w naszym mieście powstaną? W 19 roku. No czyli to też za rok. Czyli też tak. Niedługo. Jak dobrze pójdzie, to w tym roku mogą być rozpoczęte budowy, natomiast no, nie przypuszczam, żeby było to rozpoczęte z tego względu, że zima to... Myślę, że wiosną przyszłego roku jeżeli będą rozstrzygnięte przetargi, wybrana firma czy wybrany wykonawca, to moim zdaniem już będzie dobrze. Już to nie będą obiecanki wyborcze jeszcze na dodatek. Skoro już jesteśmy przy budowaniu, przy inwestycjach, to na ostatniej sesji Rady Miasta radni podjęli decyzję, które ulice jako pierwsze powinny być zmodernizowane, powinny być wyremontowane. Spis tych ulic jest i, drodzy Państwo, w naszej gazecie Media Przasnysz, ale jest też na stronie fanpage'u Urzędu Miasta. Jak Pan się zapatruje na te inwestycje drogowe? Panie Łukaszu, szanowni państwo, ja już to powtarzałem wielokrotnie, na sesjach, tu u pana w telewizji nie mówiłem, ale od 2007 roku, jak zostałem burmistrzem Przasnysza, opracowaliśmy wspólnie z Radą Miasta plan przebudowy i remontu dróg lokalnych. I my to realizujemy. Państwo zobaczcie, co się dzieje. W ostatnim roku wyborczym my ten plan modyfikujemy i dajemy 2 lata do przodu. W tym roku też jest taki załącznik w budżecie, opracowujemy i tam jest plan remontu dróg lokalnych na lata 2018-2021. I tak samo jest w tym roku. Od 2007 roku my mamy poukładane ulice. Są żelazne zasady. Nie ma nazwisk i znajomych. Nie ma, że zamieszkuje burmistrz, radny czy obojętnie kto. Tylko jeżeli ulica, którą mamy przebudować ze żwirowej na asfalt, jest zamieszkała przez minimum 5 mieszkańców, to znaczy to jeszcze w zależności od długości tej ulicy, ale powiedzmy średnio tam tylko kilometra, takie mamy ulice, 5 mieszkańców, 7-10, zaczynamy myśleć o przebudowie tej drogi na drogę asfaltową. I to jest do sprawdzenia, można przyjść do urzędu, zobaczyć. My to po prostu tak realizujemy. Dam tylko przykład. Był u mnie w urzędzie kolega mój i mówi, sobie zrobiłeś rycerską. Ja mówię, tak, po 9 latach. 9 lat mieszkałem, żeby przebudować moją żwirową na asfaltową. I nie dlatego, że Trochimiuk tak tam mieszka, tylko dlaczego? Dlatego, że pozyskaliśmy środki finansowe zewnętrzne na całe osiedle. Błonie. No tam, i zrobiliśmy, ale po 9 latach. To, co pan mówi, proszę państwa, ja naprawdę biorę na siebie pełną odpowiedzialność za to, co się dzieje. Tak? Mamy dzisiaj, ja myślę, że tutaj wyjaśniłem problem. I te ulice, które ujęliśmy do realizacji na 18 z przedłużeniem na 19, 20, a pozostałe bez określenia roku to są 21 bądź dalej, one są w tym dokumencie budżetowym ujęte. Tak?
I to jest moim zdaniem jasne i czytelne. Rozumiem zniecierpliwienie mieszkańców. Rozumiem. Jeszcze bierzemy jedną rzecz pod uwagę. I czasokres zamieszkiwania mieszkańców przy danej ulicy. Tak? Bo jeżeli ktoś mieszka 2-3 lata, no to ta ulica nie do końca jest planowana i wejście. No chyba, że są środki i robimy, tak? I możliwości. Proszę Państwa, ja rozumiem zniecierpliwienie mieszkańców. Rozumiem, że mieszkańcy mają wodę, błoto, nie mogą dojechać. No niestety, ale tak proszę wygląda. Sobie popatrzeć. Te protesty mieszkańców, pisma, które wpływały, ja już pomijam, dlaczego kto i kto był inspiratorem tego wszystkiego, rozumiem, że mieszkańcy, bo inaczej być w moim odczuciu nie może. Ale proszę Państwa, myśmy mieli naprawdę ciężką jesień. Państwo zobaczą, kiedy tak było w poprzednich latach, była taka częstotliwość opadów deszczów. Myśmy nie mieli jak tego remontować. Na 2 miesiące listopad, październik, proszę sobie sprawdzić, ponad 40 dni padało. Jak zrobić drogę żwirową, utrzymać w przejezdności dobrej, jak cały czas pada. Leszczynowa, zawieźliśmy żwiru, no mówię, zawieźcie, spróbujcie. Dzisiaj zawieźliśmy, jutro jadę z panem naczelnikiem wydziału z powrotem doły, wyjeżdżone. Zresztą mieszkańcy to potwierdzą na 100%. Proszę Państwa, była trudna jesień. Ja oceniam, że wiosna będzie lepsza. My te drogi żwirowe utrzymamy w przejezdności, ale nie damy rady, jak będą ciągłe opady deszczu. No to nie tylko Przasnysz się z tym boryka. Każde miasto, które posiada drogi żwirowe. I jak jestem przy tym, to od razu uprzedzam, że nie dotrzymam słowa, które dałem w 2014 roku. Powiedziałem mieszkańcom w czasie kampanii wyborczej, że wszystkie drogi, jak będę kończył za 4 lata kampanię, będą żwirowe. Nie dało się. Proszę Państwa, już tego nie dotrzymam. Przykro mi, po prostu taka jest rzeczywistość. Trochę ulice asfaltowe wymagają większego remontu niż przewidzieliśmy i parę dróg żwirowych. Poza tym dużo dróg żwirowych przybyło nam w czasie tych 4 lat. I to też jest ten. Także naprawdę. W każdym razie czekamy na asfalt na tych drogach, bo no, tak jak i pan zgodnie z mieszkańcami stwierdził, one są niezbędne. Rzut oka na pytania, bo tu naprawdę jest ich dużo, także po kolei będę zadawał. Na jakim etapie jest postępowanie o zniesienie współwłasności hali przy ulicy Rolniczej? No dzisiaj było spotkanie na hali Rolniczej. Został powołany na hali sportowej przy ulicy Rolniczej, został powołany biegły do określenia możliwości wydzielenia 2 nieruchomości z tej jednej, która tam jest. No. Dla mnie, proszę Państwa, pewno się odezwą zaraz, ale powiem, no, w takiej sytuacji, jakiej znaleźliśmy się, gdzie my dzisiaj, miasto Przasnysz nie ma żadnego wpływu na to, co dzieje się w hali sportowej na Sadowej. Hala jest zarządzana przez Zespół Szkół Zawodowych, ten Zespół Szkół Powiatowych, przepraszam, teraz i my nie mamy żadnego wpływu, absolutnie żadnego. W związku z powyższym, dlaczego mamy być współwłaścicielem czegoś, no na co to powtórzę, nie mamy wpływu. No jeżeli Miejski Klub Sportowy z dziećmi chodzi na halę sportową, na Rolniczej, połowa własnością miasta, i płaci za użytkowanie tej hali, to jest normalne, panie Łukaszu, drodzy państwo, czy nie normalne dla mnie? Ja tylko pamiętam, jak ja wiem, że pan starosta zaraz powie, że takie są przepisy. Oczywiście, ale tak przepisy są takie, że rada może podjąć uchwałę o tym, iż sala może być wykorzystywana nieodpłatnie. Tak jest w mieście. Jakoś mnie jeszcze krzywdy nikt nie zrobił. Ja pamiętam, jak ta hala powstawała, jaki to był boom wtedy w Przasnyszu, że Przasnysz ma taką halę. Dzisiaj widzę, że to jest trochę kość niezgody, ale wszystko oczywiście chodzi o finansowanie i o koszta utrzymania. Jesteśmy w sądzie, tak żeby wszyscy wiedzieli, z panem starostą w tej sprawie, bo tak nie zacząłem od tego. Sąd zadecyduje. Tak, i sąd zdecyduje. No i skoro ja się nie mogę dogadać z panem starostą, a warunki przejęcia współwłasności przez starostwo określiłem, myślę, że czytelnie i wcale bez żadnych tam górnolotnych sum finansowych, chcieliśmy wykorzystać, otrzymać tylko część tego, co miasto włożyło w czasie jej budowy. I tak naprawdę w dzisiejszej rzeczywistości, gdzie miasto ma 2 sale gimnastyczne, pełnowymiarowe, przy szkole podstawowej numer 1 i 3, ładną halę przy szkole podstawowej numer 2, no
A ta sala jest wykorzystywana w chwili obecnej tylko i wyłącznie przez zespół szkół zawodowych. Tam chodzą dzieci z Przasnysza też, czy młodzież, prawda? No tak, ale. Tak jak pan powiedział, sąd tutaj to sprawę zdecyduje. Tak, no, bardzo że. Często powtarzające się pytanie, i to myślę, że nie tylko podczas dzisiejszej dyskusji, ale w ogóle wśród mieszkańców. Kiedy nastąpi długo oczekiwany remont Miejskiego Domu Kultury, który powinien być wizytówką miasta, a niestety w chwili obecnej szpeci? No szpeci. Proszę państwa, mając do wyboru swego czasu remont Miejskiego Domu Kultury, czy budowę dwóch sal gimnastycznych, musieliśmy coś zdecydować. Zdecydowaliśmy budować sale gimnastyczne. Dobrze, źle, jedni oceniają tak, drudzy tak. Dom Kultury swoje funkcje kultury spełniał w gorszych warunkach niż powinien, przyznaję. Natomiast no, mieliśmy sytuację taką, że mogliśmy pozyskać środki finansowe na jego remont z regionalnego instrumentu terytorialnego subregionu ostrołęckiego. Ostrołęckiego, zgadza się. No ale stało się jak się stało. Widzieliśmy te wizualizacje, tam miało być kino, miało być pięknie. Oczywiście, te wizualizacje są aktualne, projekt techniczny jest uaktualniony. Ale kina już raczej tam nie będzie. Dlaczego? Miałoby drugie kino powstać w Przasnyszu? No jak powstanie 3D, to się zastanowimy, może 5D. No. 7 już mówią mi, że myślę, jest D. Że trochę zgryźliwość. Nie, panie Łukaszu, ale mówiąc poważnie, to jest małe prawdopodobieństwo, żeby tam powstało kino, ale sala widowiska, no jeżeli oczywiście pan starosta pobuduje to 3D, tak? Chociaż ja osobiście naprawdę uważam, że kino w Przasnyszu nie jest pierwszą potrzebą naszego miasta. No, tutaj są zdania podzielone, aczkolwiek no, kino kinem. Kino już będzie w Przasnyszu, tak przynajmniej zapowiada starosta, natomiast sala widowiskowa w MDK-u, no myślę, że jest niezwykle potrzebna naszym mieszkańcom. Szanowni państwo, obiektami kultury, miejską biblioteką, ośrodkiem sportu i rekreacji kierują dyrektorzy. I oni mają dzisiaj w zarządzaniu swoje obiekty. I ja tylko powiem, no pan dyrektor Miejskiego Domu Kultury jest zarządcą tego budynku. I co mam powiedzieć, że nie wykorzystał chwili, w której mógł pozyskać środki na budowę, na przebudowę, na remont Miejskiego Domu Kultury? Tak. No tego dyrektora w konkursie tak jakby też pan powołuje burmistrz. Odwołuje burmistrz. Znaczy, z tego co rozmawiamy gdzieś, pan Krzysztof, nie wiem czy będzie kandydował na kolejną kadencję, myślę, że nie. Myślę, że idą zmiany w Miejskim Domu Kultury w Przasnyszu, no ale ten dyrektor nowy, który będzie dyrektorem, no też musi mieć obiekt, który będzie zarządzał, a tutaj myślę, że duże ukłony będą po stronie miasta, żeby pomogło. Chciało pomóc, mogło pomóc. Wyszło jak wyszło. Ja nie wracam do historii, dobrze, bo to już było, tego nie. Nie mam zamiaru już komentować. Rozliczyliśmy się z panem dyrektorem po męsku i staramy się patrzeć na to, a nuż się pokażą jakieś środki, żeby ten dom wyremontować. No powiem tylko, że mamy praktycznie, gdyby pokazały się możliwość pozyskania środków zewnętrznych, to mamy przygotowaną dokumentację do tego, żeby aplikować o nie. O tak. Na dzień dzisiejszy. Pytanie bardziej, się nie udało. Pytanie bardziej polityczne, mniej samorządowe od strony, no ze strony naszych mieszkańców, oczywiście, jeśli pan będzie chciał mu na nie odpowiedzieć. Jak ocenia pan polski rząd, czyli Prawa i Sprawiedliwości, i jaki jest pana stosunek do ustawy dezubekizacyjnej, która weszła w życie? Rządu nie będę oceniał, ponieważ jestem samorządowcem i wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą o tym, że mnie polityka na szczeblu gminy nie interesuje. Jak powiem, że mi jest dobrze z tym rządem, to mi nie uwierzycie. Jak powiem, że mi jest źle z rządem, to nie do końca chciałbym tak powiedzieć. Nie tu i nie teraz i nie będziemy niestety odpowiadali, panie Łukaszu, na tematy polityczne, podkreślam, jestem samorządowcem. Natomiast ustawa dezubekizacyjna dotyczy mnie osobiście, w związku z powyższym też nie będę mocno tutaj się uzewnętrzniał, ponieważ jednostka wojskowa w Przasnyszu, z tego co mi wiadomo, jeszcze nie uchwalonej ustawie, tak, jeszcze nie weszło. Tak, jest tam gdzieś się przewija. Trudno mi powiedzieć. Mam
Panie burmistrzu. Swoje zdanie na ten temat. Jednostka wojskowa w Przasnyszu nigdy nie zrobiła i żołnierze tam służący nic złego, co mogłoby stanowić o tym, iż podlegalibyśmy tej ustawie. Proszę mi wierzyć, w 100% wiem, bo tam służyłem od podporucznika, byłem jej dowódcą, znałem zadania. Nie znam jednego człowieka, przez którego ludzie by cierpieli, stracili pracę. Nie daj Boże, jest zdrowie, życie. Absolutnie. To nie jest jednostka, która kwalifikuje się pod tą ustawę. Panie burmistrzu, no przed nami gorący okres wyborczy. Ja tylko bardzo krótko chciałem zapytać, bo dzisiaj na tym fotelu pan Jan Maria Jackowski powiedział, że PiS będzie miał kandydata na burmistrza. Pan w tygodniku Przasnyskim na okładce tygodnika Przasnyskiego powiedział, że jeszcze się waha. Pamiętam parę miesięcy temu tutaj w telewizji pan mówił, że raczej nie. To jak to, jest? Będzie pan ubiegał się o reelekcję? A pan będzie? Tego też nikt nie wie. Nie, właśnie. Na pewno nie o reelekcję. Bo nie zauważyłem końcówki pytania. Nie. Panie Łukaszu, za wcześnie. Proszę sobie odtworzyć to, co mówiłem w 2014 roku, w 2010. Dzisiaj nie wiadomo, co tu się jeszcze stanie. Jeszcze jest, no powiedzmy, basen, kino 3D, nie wiadomo, co tam jeszcze, co wymyślimy, kolej, żłobki. To wszystko się będzie działo do września. We wrześniu już będziemy mniej więcej wiedzieli, o co chodzi. Wtedy się zadeklarujemy. A dzisiaj, no co ja powiem, że startuję? Ja nie powiedziałem panu tu, że nie startuję. Rozpatruję taką możliwość. I to się nie zmieniło. No, 3 kadencje, trochę dużo, ale nie znaczy, że nie można zrobić 4., tak? No, w mocy prawa jeszcze może pan nawet 10 lat być burmistrzem. Teoretycznie tak. No, ale pan wybaczy może tak te 10 lat, panie Łukaszu. Nie wiem, nie wiem, co się jeszcze stanie, tak? Nie wiem, co się jeszcze stanie. Dzisiaj kandydata na burmistrza może zadeklarować każdy, sam może się człowiek zadeklarować, tak? Tyle, jeśli chodzi ja o politykę. Ja rozpatruję możliwość startu, rozpatruję. Ale to będzie naprawdę zależało od wielu, wielu ten. No, umówmy się, jest początek marca, jest jeszcze trochę czasu i myślę, że powiem jeszcze tylko jedno zdanie. Na pewno zależy mi na dobru naszego miasta Przasnysza. I jeżeli będzie wszystko tak poukładane, że jak ja odejdę, będzie normalnie, powiedzmy to tak, to odejdę, bo na pewno nie będę startował. A jeżeli będzie coś tutaj się komplikowało, no to wystartuję. A dlaczego nie na przykład, tak? Niech mieszkańcy jeszcze ocenią i powiedzą, Trochimiuk starczy, Trochimiuk poprowadzi jeszcze. Wybory to zawsze weryfikacja, której trzeba się poddać. Oczywiście, nie, jest, żeby nie przedłużać, jest jeszcze dużo czasu. Ja uważam też, że... I na pewno po odpowiednio wcześniej mieszkańcy się dowiedzą, a PiS ma prawo, 4 lata temu nie wystawili, nikt tego nie widział? No nikt nie No nie wystawił. PiS nie miał kandydata na burmistrza 4 lata temu. To dlaczego mają tak 8 lat nie wystawić? Niech sobie wystawią. Tyle, jeśli chodzi o politykę. Myślę, daj Boże dobrego. Marzec jeszcze trochę za wcześnie. Ja też myślę, że jak będzie pan następnym razem, już będziemy rozmawiać o polityce zdecydowanie więcej. Mieszkańcy dopytują przede wszystkim o inwestycje. Jakie inwestycje jeszcze są spodziewane w tym roku albo w latach najbliższych i czego mogą się spodziewać w naszym Przasnyszu? No przede wszystkim ten basenik, no nasz kochany kompleks sportowy, jeżeli był, no a resztę to co? No praktycznie mamy Dom Kultury obowiązkowo, my musimy znaleźć środki i ja oceniam, że jeszcze w tej kadencji przynajmniej złożymy dobre wnioski o ich pozyskanie, tak? To są takie najważniejsze ulice, my rozmawialiśmy i tak naprawdę to już mi nie przychodzi do głowy, no dużo żeśmy zrobili? Chyba dużo. No przez 12 lat, jak popatrzeć na pana kadencję, dużo. No, pytanie, czy nie można było więcej, nie można było mniej, ale to już jest kwestia opinii każdego z mieszkańców. Tak. Panie burmistrzu, ale jest jedna rzecz, o którą też zapytam, bo patrzę trochę na Ciechanów, na prezydenta Ciechanowa, Krzysztofa Kosińskiego. On przez ostatni tydzień spotyka się z mieszkańcami w zasadzie w każdym osiedlu. U nas w Przasnyszu nie ma takiej tradycji, że i radni spotykają się ze swoimi wyborcami, tak jakby no w jakimś tam przygotowanym terminie i czasie. No i burmistrz tak jakby też nie spotyka, nie ma takich otwartych spotkań z burmistrzem, na które można przyjść. Jak nie ma? No przynajmniej od zawsze, takich... od 12 lat. Można przyjść zarządy do pana. Zarządy osiedli organizują mi te spotkania bardzo często.
Znaczy, nie ulega wątpliwości, że jeśli mieszkaniec ma sprawę, to do pana przychodzi. Tutaj pełna zgoda. Natomiast nie ma takiego otwartego spotkania. Powtarzam, panie Łukaszu, ja spotykam się z mieszkańcami sukcesywnie, nie tak na komendę, że teraz rok wyborczy, ja już lecę, będę robił sobie ten. Nie. My co roku, ja jestem obecny na prawie każdym zebraniu zarządu osiedla. Mamy ich 5 w Przasnyszu i tam są mieszkańcy Przasnysza. To nie ma, że nie ma. Są, przychodzą. Może nie ma 100, 200, 300, ale jest 20, 30, 10, 5, czasami różnie. Ale ja te spotkania realizuję od 2007 roku. Jak nie mogę, to idzie, tam są radni. Tak, naprawdę. My to robimy. To jest do sprawdzenia, są protokoły, jeżeli ktoś nie wierzy. I tam są poruszane problemy różne, rozwiązywane problemy, zgłaszane. W każdym razie, panie burmistrzu, dziękuję za to, że przyjął pan po raz kolejny nasze zaproszenie, bo to też trzeba otwarcie powiedzieć. To jest pewien kanał rozmowy z mieszkańcami, z którego pan korzysta. Też trzeba powiedzieć, bezpłatnie pan korzysta. Inni wójtowie, inni włodarze miast na razie nie chcą korzystać z takiej formy komunikacji z mieszkańcami. Ja myślę, że to jest bardzo dobra forma. Także za to dziękuję, że pan zawsze na nasze zaproszenie odpowiada. No cóż, życzę w takim razie dużo dobrych decyzji w roku 2018. No i mam nadzieję, że jeszcze przynajmniej kilka razy przed wyborami, a później zobaczymy, być może jeśli pan się zdecyduje na reelekcję i przez kolejne 5 lat będziemy zapraszać na to stanowisko. Bardzo dziękuję za wizytę. Bardzo dziękuję, panie Łukaszu. Ja przychodzę chętnie, bo sami państwo widzicie, może trochę nie do końca poukładane, może trochę chaotycznie, ale odpowiadam na każde pytanie. Nie boję się żadnych pytań. Pewne jest, że nieustalone były na dzisiaj pytania, a słyszałem, że nie wszyscy samorządowcy chcą przychodzić bez ustalonych pytań. Także bardzo proszę, ja cyklicznie mogę tu przyjść jeszcze do wyborów, ile tylko pan będzie sobie życzył. Oczywiście, jeżeli będzie zapotrzebowanie mieszkańców, ludzi, którzy nas oglądają, i życzymy słuchają też, żeby tych gorących tematów było jak najmniej. No cóż, dzisiaj dużo, dużo informacji. Dziękujemy jeszcze raz za to, że znalazł pan czas dla nas, a państwu życzymy miłego wieczoru. Ja dziękuję bardzo, dobranoc.